wciąż ma zasilanie. Musi mieć jakiś generator. Założę się, że to jest centrum zarządzania całym kompleksem. Oddziały Sarena musiały zablokować drzwi, kiedy weszły do środka. Będziemy musieli znaleźć jakiś sposób na wyłączenie blokady. Ruszajmy! Saren już ma nad nami przewagę. Musimy zakładając, że jeszcze go nie znalazł. To ryzyko, które musimy podjąć. Czekajcie! Coś się dzieje. Za późno. Nie możemy. Loty najeźdźców. Nie ma ucieczki. To brzmi jak jakaś wiadomość. Jest pewnie po proteańsku. To nagranie musi mieć 50 tysięcy lat. Nic dziwnego, że nie możemy go zrozumieć. Wiadomość jest niekompletna, ale poznaje niektóre słowa. To ostrzeżenie przed inwazją żniwiarzy. Oczywiście. Poprzez nadajniki i szyfr wszczepiono ci znajomość języka proteum. Nie jest bezpiecznie. Szukajcie schronienia. Jak brzmi wiadomość? Zwani żniwiarzami. Akcie desperacji. Mówili coś o kanale, ale niewiele więcej. Ten przekaz jest... Nie można powstrzymać! Nie można powstrzymać! Życie badałam cywilizację Protean, ale nawet nie marzyłam, że odkryję coś takiego. Ten bunkier mógł być ostatnim schronieniem całego ich gatunku. Wyobraź sobie, jakie zagadki może skrywać, jakie kryje tajemnice.
No nie. A pamiętasz chociaż po co tu jesteśmy? No wiesz, Saren, kanał, losy całej znanej nam galaktyki. Przepraszam, poniosło mnie. Mam tylko nadzieję, że po wszystkim będziemy mogli zbadać to miejsce dokładnie. Myślałam, że Saren zastawi na nas jakąś pułapkę. Co to jest to na ścianie? To jakieś pojemniki? Wyglądają jak kapsuły hibernacyjne. Prawdopodobnie w ten sposób proteani próbowali... Robota Sarena. Nie przypuszczałam, że naprawdę odnajdę Ilos. Badałam protean przez dziesięciolecia, jednak nigdy nie czułam takiej niepewności. Co tam znajdziemy? Cokolwiek znajdziemy, bądźcie ostrożni. Mam tylko nadzieję, że jeśli to pułapka, Saren również mógł w nią wpaść. Nie jesteście proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. To jakiś program WI. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Niewiarygodne. Prawdziwa WI Protean, a ja mogę ją zrozumieć. Śledziłem waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Vigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce... Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć. Inaczej powtórzysz nasze błędy. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji. Lecz Cytadela jest pułapką. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy. Łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem zdarzeń. Kiedy przekaźnik Cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Żniwiarze mogą zniszczyć Radę i całą flotę Cytadeli jednym atakiem. Przeznaczenie. Nasi przywódcy zginęli, zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się. Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Na pewno ktoś przeżył. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany rejon galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, w ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich protean w galaktyce. Byli nieugięci, brutalni i nie... Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Kluczem jest kanał.
Zanim zaatakowali żniwiarze, Proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z Cytadelą, z centrum sieci. Kanał nie jest bronią, to tylne wejście do Cytadeli. Co stało się później? Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię. Ze względu na oszczędność, wszyscy poddali się hibernacji. Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, a moje zapasy energii wyczerpywały się. Trzeba było walczyć. Kilkuset przeciwko flocie inwazyjnej? Naszą jedyną... Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane, jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców. Ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł. Po prostu je wyłączyłeś? Zabiłeś ich? Nie mogłeś dopuścić, by wszyscy zginęli. Lepiej poświęcić niektórych, żeby inni mogli przeżyć. Przewidziano taki wariant. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych pod... Mniej ważnemu personelowi pewnie zapomnieli o tym powiedzieć. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam... Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko tuzin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwę... Czy opiekunowie są pod wpływem żniwiarzy? Cytadela kontroluje opiekunów. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał, który zmusza ich do włączenia przekaźnika Cytadeli. Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. Saren może wykorzystać kanał, żeby ominąć umocnienia Cytadeli. Zgadza się. A gdy znajdzie się wewnątrz, mógłby przekazać suwerenowi kontrolę nad stacją. Suweren przejmie systemy Cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa. Istnieje w ogóle jakiś sposób, żeby ich powstrzymać? W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. Zaraz, chwila! Gdzie jest ta główna jednostka? Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Na pewno Shepard? Kto wie, jak długo będzie tu Vigil. Już teraz projekcja jest słaba. To może być nasza jedyna szansa, żeby z nim porozmawiać. Nasz jedyny kontakt z wiedzą Protean. To niezwykła okazja. Może wiedzieć coś... Dostarczę wam wszelkich dostępnych informacji. Moje banki danych są jednak ograniczone. A co z nadajnikiem? Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie... Tym razem jednak sygnał nie zadziała. Teraz suweren nabrał odwagi. Żniwiarze pochodzą z mrocznej przestrzeni. Nasi naukowcy doszli do wniosku, że żniwiarze wchodzą w stan hibernacji na dziesiątki tysięcy lat. Czas, uciekając poza granice galaktyki, upewniają się, że nie zostaną odkryci. Trwają w cieniu. A co z nadajnikiem? Właśnie wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nie przeżył nikt inny. Łudziliśmy się jednak. Chcieliśmy, żeby uzależnienie od Saren nie dotarł do kanału. Thank you.
cała ta kultura i zaawansowana technologia nie pomogły Proteanom w walce ze żniwiarzami. Tak jak Quarianie, ale my mamy szansę na przeżycie. Musimy się śpieszyć.